Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Pozdrawiam już z Betlejem. Za mną grota narodzenia i to charakterystyczne małe wejście do bazyliki. A słowo dzisiejsze, którym się modlę, to krew. Wstrząsające było dla Żydów to właśnie, że Piłat zmieszał krew ludzi z krwią ofiar, które były składane w świątyni. Po prostu wyzabijał ludzi, którzy szli do Jerozolimy, by złożyć ofiary, i krew ze świątyni, z tych ofiar, zmieszał z tą krwią ludzką. No właśnie, po ludzku to jest jakieś nie do ogarnięcia. I jest to chyba jakiś symbol wszystkich sytuacji, które po ludzku są nie do zrozumienia. Jak choćby też przechadzanie się tutaj po tym Betlejem, gdzie otacza je wielki mur z drutem kolczastym, gdzie wielu ludzi stąd w ogóle nie może się wydostać. Całe życie jest niewolnikami w Betlejem, w mieście pokoju. Ale jest krew, która z tych wszystkich sytuacji nas wybawia. To krew, która została niedaleko stąd, w Jerozolimie, przelana. To krew, która wybawia nas z każdej sytuacji, która po ludzku jest nie do zrozumienia. To krew, która wybawia nas z każdej sytuacji, która jest sytuacją grzechu, śmierci. To krew, która nas obmywa i oczyszcza. To krew, która przezwycięża wszystko to, co jest złe, demoniczne, nieludzkie i co nas także dzisiaj otacza, nie tylko przed 2000 lat, bo i dzisiaj jest nie jeden Piłat, który niejedną ludzką krew miesza z krwią ofiar. Ale ta krew, którą przelał Jezus właśnie tutaj, na tej ziemi, wybawia nas z każdej sytuacji. Dlatego pełni ufności przyjmijmy to Jego błogosławieństwo, które właśnie z betlejemskiej groty płynie już od 2000 lat na cały świat. Niech nas strzeże i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem, a ja zapraszam Was dzisiaj wieczorem na wstępniak niedzielny, czyli przygotowanie do medytacji. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia i do zobaczenia wieczorem.